Cześć kochani, kwiecień za nami, więc czas na podsumowania miesiąca. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo krótko, bo jest już bardzo późno i chcę jak najszybciej nagrać te filmy, więc nie przedłużam i zaczynam. Na początek jak zwykle Pandat Palette z paletą Too Faced Sweet Peach. I już Wam pokażę zawartość. Tak prezentuje się całość. Niestety nie ma tu jakichś spektakularnych postępów, nie ma jakichś dużych zmian, ponieważ ja się w kwietniu bardzo mało malowałam. Tak do świąt wielkanocnych szło mi bardzo dobrze i malowałam się tak jak zwykle. Natomiast po świętach zupełnie zniknęła mi chęć do makijażu. Umalowałam się może raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, więc nie wiem, od świąt do końca miesiąca może ze trzy makijaże sobie popełniłam. Więc no tutaj nie ma jakichś specjalnych ubytków. Różowy cień do każdego makijażu i reszta tutaj tak jak Wam opowiadałam, chociaż teraz w kwietniu też zmieniłam codzienne makijaże. Stwierdziłam, że potrzebuję jakiegoś odświeżenia i w związku z tym tak do świąt używałam standardowo tych dwóch cieni na całą powiekę, czarnego na kreskę. Natomiast już po świętach zaczęłam używać tego jasnego brązu, jako tak delikatnie do podkreślenia załamania. Myślę, że w maju też nie będzie jakichś szczególnych postępów. Nie wydaje mi się, żebym zmieniła swoje upodobania. Tutaj te dwa cienie, właściwie trzy cienie, czarny i dwa fiolety, one są w ogóle nieużywane w kwietniu. Myślę, że w maju to też się jakoś niespecjalnie zmieni. Zobaczę, jak odetchnę od makijażu, odetchnę od innych rzeczy, bo ostatnio naprawdę bardzo, bardzo napięty mam grafik. Może ta chęć do malowania mi wróci. Może też zmienię metodę i zacznę się w inny sposób malować. W każdym razie w tej chwili nie mam jakiejś większej weny do makijażu. Naprawdę robię to bardzo rzadko i cienie raczej leżą. Raczej sięgam po coś innego, po kredkę do powiek albo w ogóle nie robię makijażu oczu, więc ta paleta myślę, że ona teraz odetchnie trochę i ja od niej też odetchnę. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu mi wróci ochota. Chociaż myślę, że do końca roku i tak się ją powinno udać zużyć. Chyba, że nie wrócę do makijażu tak jak wcześniej i będę się malować naprawdę tak sporadycznie, to wtedy może jeszcze ona ze mną zostanie na dłużej. Dajcie znać, jak tam u Was z makijażem. Czy te ciepłe tygodnie jakoś Was bardziej zachęcają do makijażu, czy Was bardziej zniechęcają? Dajcie znać, jak Wasze cienie się zużywają i czy trzymacie się swoich założonych planów zużywania. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!